witam, cześć moi drodzy! Dzisiaj taki pierwszy chłodniejszy dzień, chociaż tak wymieszane. Bywało chłodno, teraz jest ciepło, ci nagrzane. Jest powietrze. Ostatnio odwiedzałem Karlo, prowincję, którą uwielbiam w Irlandii, która jest prawdziwą Irlandią, ładną Irlandią. Dawałem wam zdjęcia, dokładnie byłem w Karlo, tak. Znaczy nawet nie byłem w Karlo, tylko na przedmieściach Karlo. Godzinę jazdy od Dublina, dużo osób do niej z pracy dojeżdża tak codziennie, godzinę 10 minut. Strasznie nudna trasa, cały czas autostradami, nie wiem jak oni mnie zasypiają. Znajomi kupili tam dom za 240 tysięcy, duży, 4 podwójne ten pokoje, no duży, wiecie, no, prawdziwy dom, detached, tak, czyli osobny dom, tak jak są w Polsce, nie, semi-detached, nie, town hall, town house, czy terrace, czy jak to się tam kuźwa wymawia, semi-detached, tylko poprawny house, detached, tak zwany. Bo ktoś się kiedyś pyta, to dawno, czym się różni, detached to jest, właśnie dom taki jak osobny, tak. Semi-detached to jest bliźniak. Terrace, nie wiem czy dobrze to wymawiam, to są rzędy, tak? Bliźniaków można powiedzieć, tak? Jeszcze jest bungalow. To jest śmieszne, bo bungalow to jest po prostu dom bez drugiego piętra, tak? Tak jak Kanadyjka. No i też dawno nie było pytania, kiedyś, nie wiem, z rok temu parę osób mówiło, znaczy na wiele nie było pytania, tylko ktoś mówi, ja opuszczam Polskę, bo jestem gejem i mam dość tego Irlandia, lecę do Irlandii, bo Irlandia to jest cera, wiadomo, Irlandia jest takim polem treningowym dla dużo rzeczy w tego. I powiem wam tak, bardzo mylni byście byli, nie chcę mówić, wiecie, jakby teraz powiem wam, że tak nie jest, to wyszłoby, że na przykład Irlandczycy są anty, nie, ale na wiele bardziej sobie tu mogą pozwolić w sensie śmiania się, niż mi się wydaje, że w Polsce by się mogli śmiać z gejów. Przykład jest moi znajomi, znaczy to są no moje żony, no wspólni znajomi, tak? Moja żona z Brazylii, więc dużo ma znajomych gejów, a właściwie tu brazylijski gejów jest tutaj, chyba to większość gejów to są z Brazylii, tak? I wiadomo, to są pary łączone z Irlandczykami, biorą śluby, etc., wiadomo. Ja lubię te osoby, lubię tych znajomych od mojej żony, to jest naprawdę... Wiecie, ja nie wnikam, ja jestem konserwatystą, ale nie wchodzę do kogoś do pościeli, więc mam tu gdzieś, dogaduję się z nimi tak samo jak z każdym innym człowiekiem. Pomimo, że jestem konserwatystą, mam swoje jakieś przekonania i tak samo z nimi gadam, ale oceniam też człowieka jakim jest, a to są akurat spoko ludzie, znaczy ci, których znam, tak, to nie są jacyś tam, wiecie, piórka i te sprawy i lubię ich. I tak właśnie się pytałem, a jak podchodzą te sprawy właśnie na prowincji? Ja też wiedziałem, no bo przecież mam znajomych z prowincji Irlandczyków. No i może właśnie tak, że na przykład mama jego, czyli Irlandka, nie wie, że są parą, tak? Tylko to wystarczy się, mówię, a co myśli na tym, jak przecież żyjecie razem? No nie wiem, bo myśli, że... Pewnie może się coś domyśla, ale wiecie, no to jest właśnie przykład. Czyli to jest typowy odpowiednik, tak sam jak pewnie gdzieś w Polsce, na jakiejś prowincji. Może nawet nie, bo teraz na prowincjach w Polsce są też bardzo do przodu. Więc tu nawet nie chodzi o to, żeby zaprzeczać czemu, że tak nie jest. Tylko chodzi o to, że jest przekonanie, że możecie tutaj sobie przyjechać i chodzić z piórkiem w tyłku i będzie to normalne. No nie będzie, powiem wam. To ja pamiętam jak w Pawilonsach na Solcy gości mi w tęczowym szedł tym garniturze. No i się ludzie śmiali, robili zdjęcia, tak to nie jest. A większe dziwactwa widziałem w Warszawie, gdzie, w której bywałem często kiedyś, nie, no w ogóle. I na to nikt nie zwraca uwagi, bo Warszawa jest bardzo metro city, tak. Tam są naprawdę rzeczy, które w Dublinie nie ma pata. No, znaczy Warszawa to jest naprawdę metropolia. No, już nie chodzi o
wielkość, tak, ale ogólnie o ludzi, tak, to taki, wiecie, Anglia, Londyn jest najbardziej właśnie takim metropospolitym miastem, bardziej niż to wspominałem ostatnio nawet, wiecie, to moja obserwacja była, jak byłem w Londynie, porównywając to do Nowego Jorku, to właśnie tak mi się wydawało, że więcej widziałem różnych rzeczy w Londynie niż w Nowym Jorku. W sensie takiej, wiecie, różnorodności, innych spraw. I to tylko się potwierdziło ostatnio w jakimś wywiadzie, czy tam, że Londyn został najbardziej właśnie takim inkluzywnym miastem, czy nie inkluzywnym, szukam słowa. No wiecie, że ludzie z całego świata, różne kultury, różne kolory, tęczy i te sprawy. Ale nie. I to zawsze powtarzam. Tak samo dostaniecie w Rysko, w Dublinie, w Londynie, w Warszawie, w Pipidówie, w Roscommon, jak wszędzie, tak? Stara się czasami stworzyć takie wrażenie, że w Polsce, wiecie, jest nie wiadomo co się dzieje. I to się stawia czasami wrażenie, że gdzieś na zachodzie jest nie wiadomo właśnie jak. I potem przychodzą takie komentarze, że uciekam, bo ten. A mogłyby się ktoś zabić. Wydaje mi się, z tego co rozmawiałem tutaj z osobami homoseksualnymi, że chyba Hiszpania jest taką Mekką, gdzie te osoby ciągnie. Chyba zobaczcie, w ogóle te kraje takie cieplejsze są bardziej jakieś takie inne. Więc nie chcę to tak brzmieć, wiecie, jakbym negował, bo inaczej to są zajebiści ludzie, ale o to chodzi, że nie jest tak, że przyjdziecie z tej pracy i będziecie mówili, że jesteście gadni, znaczy będziecie mówili, ale nie jest tak, że wiecie, że nikt nie będzie się pośmiewał, czy nie będzie żartów, szczególnie wiecie, w takich pracach robotniczych, nie? W których właściwie się, no, byłoby przyznać się, gdzie na pewno są, ale przyznać tak oficjalnie, no to by się człowiek naraził na to samo, gdzie prawie wszędzie, tak, jakiś tam. Wydaje mi się, że nawet by to nie przeszło, aż tak by nie było jakichś pośmiechujków w Polsce, bo jak rozmawiam z ludźmi, gdzieś tam wiedzą, że ktoś jest, ale nikt o tym nie dyskutuje. Jest bardziej może taka obawa, że coś by się wyszło z tego źle, a tutaj wiecie, inaczej to są wyluzowani. Ich żarty są czasami mocne, dość mocne, tak? Ktoś wrażliwy mógłby się tutaj bardziej poczuć urażony niż w Polsce, tak? Ale o to chodzi, że nie, jak tak mówię, nie mam już teraz takich pytań, czy nawet komentarzy, ale miałem właśnie kiedyś, pamiętam, że uciekam z Polski, bo jestem młodym gejem i czuję się słonszony. W Dublinie byłem, odwiedziłem znajomych, czułem się dobrze, no. Może się będziesz czuł dobrze, ale może w Dublinie to jeszcze spoko, no dobra, nie? Ale no nie wiem, jakbyś miał w Warszawy na przykład, czy nie wiem, Krakowa, większego miasta, no to wydaje mi się, że czułbyś się bardziej okej niż tutaj, tak? Też nie wiem. To jest tak, że jest tutaj dużo tych środowisk, wiadomo. Sam mamy znajomych, spoko, fajnie. Na plaży pojedziecie, to jest już właśnie to jest zrozumienie Brazylijczyków. No ale tak mówię, nie jest to tak, że to jest taka otwartość, jak gdzieś, nie wiem, w Barcelonie, jak widziałem, czy w ciepłych krajach, to no w Hiszpanii w ogóle, nie? Nie, jednak Irlandczycy ciągle są konserwowi, chciałem powiedzieć. Myślałem, że to policja była, a to był facet z synem na masce. Irlandczycy są ciągle konserwowi. Konserwatyzm ciągle w nich jest, tak jak w Polsce, chociaż nie chodzą do kościoła, to jednak jeszcze gdzieś tam po rodzicach, po dziadkach mają te tradycje różne. Nie jest to tak do końca. Wiecie, to jest to te wszystkie rzeczy takie kulturowe są wpompowane na przełomie ostatnich 15 lat może do Irlandii, tak? Mocno przez Unię Europejską, tak? Wcześniej tego, jak ja przyjechałem do Irlandii 2005-2006, to nie było tak tutaj tęczowo, powiedzmy sobie, że w jakichś tam firmach tego, nie, to tak może nawet na przełomie 10 lat, chyba to w ogóle tak w całej Europie. Ja to nie wnikam, ja powtarzam tak, każdy sobie żyje swoim życiem i nie wadzi, wręcz
ci znajomi, co, mało znajomi od mojej żony, no nasi znajomi, ja zawsze mówię, znają się, że znajomi, ale, ale to od mojej żony. To te, te pary homoseksualne, to wolę, lepszy fan mamy z nimi gdzieś na spotkaniu, niż parę tam ma znajomych normalnych, to, znaczy normalnych, parę znajomych, no, innych, tak, to już nie jest jakieś tam, się upiją i jakieś tam pierdoła tutaj. To są żarty, to są jakieś takie ciekawe, spokojne spotkania, więc nie wiem. Moim problemem, że czasami jak, wiecie, ja sobie lubię żartować i nie mam czasami hamulców, nie? Mówię o tym, nie? Moja żona czasami się za głowę chwyta z moimi pytaniami, z moimi żartami, ale wiecie, ja ich znam. Oczywiście nie pozwoliłbym sobie na takie żarty jak kogoś, jak nie znam. No ale trzeba mieć, wiecie, trzeba mieć luz w życiu. No więc to będzie takie podsumowanie, jak ktoś się będzie pytał, jak ktoś się będzie interesował, może jakiś tam triggerowy tytuł dam. Jaki jest stosunek do LGBT? Taki sam jak, powiedzmy, w Warszawie, w Dublinie. Jak masz wyjeżdżać, mieszkać gdzieś w pipidówie małej i czujesz się stłamszony i z tego powodu chcesz wyjechać z Polski, to wyjedź do Warszawy, do Krakowa, do Wrocławia, gdzieś większych miast, tak? Nie musisz wyjeżdżać na zachód, bo w Rysko dostaniesz tak samo tutaj, jak i tam. Nie jest powiedziane, że w małych miastach będzie tłamszenie, to jest czasami tak właśnie tu przykład moich znajomych, że po prostu nie mówią rodzinie, że jestem parą, to się tego śmieszne. Ale nic mi się tam nie dzieje, po prostu jaka to jest skala, no jak są na przykład jakieś parady w Dublinie, no to takie rzeczy się nie dzieją. Nie dzieją się takie parady w małych miasteczkach, tak, jakieś tam tego, no. Ja właśnie się pytałem, czy jest, że nie dzieją się. No, ludzie są trochę inni, tak? Ja nie mówię, że są źli czy gorsi, bo ja tak mówię, nie oceniam. Ja szanuję kulturę i tą kulturę mniejszą też. Jak jest miasteczko, sobie tak żyje, tak ma taką opinię, jest im dobrze, no to jak mają. Więc ja staram się być symetrystą, raczej ocenię. Jak może być gdzieś miasteczko, które nie chce mieć na przykład migrantów, nie chce mieć Polaków i sobie tam ci żyje to społeczeństwo, powiedzmy. Nie mówię, że takie miasteczko jest, ale na przykład by sobie nie życzyło, to ja nie widzę w tym problemu. Skoro są tam ludzie i żyją, tak? No to znaczy, że trzeba to akceptować. To a propos jakiegoś też jeszcze tu miałem skończyć, ale co ja to oglądałem? A nie, to też a propos LGBT. Jaka jest zamknięta społeczność w Ameryce, tak? Nawet się wydałem w komentarzu na YouTubie. Sobie tam żyje od dawna, tak? No to jest społeczność, tak? Tak jak są mają spółdzielnie w Polsce, tylko że to są wspólnoty ludzi, tak? No to jest osiedle wspólnota, tak? Bo to o tym, jak się kłóciłem z Amerykanami, znaczy kłóciłem, no tam wdałem się w dyskusję i tam nie rozumiałem do końca, ale tam jakieś skróty dawali, że to jest jakiś tam HAG, coś tam, nie pamiętam, co to było, musiałem to sprawdzić. I sobie przeczytałem, że to jest po prostu wspólnota. Wiecie, co są wspólnoty? Są spółdzielnie, są wspólnoty, czyli ludzie sobie żyją, płacą. W Polsce też jest dużo osób, rozumie, że spółdzielni to jest wspólnoty. No i tam, w tym miasteczku, które działa na zasadzie wspólnoty, jest tam, nie było tam dużo, paręset mieszkańców, restauracja sobie wywiesiła, właściciel wywiesił sobie, nie pamiętam, czy plakaty, czy flagę LGBT, i się zaczęła gówno burza, tak? No, że no, w większości byli ludzie niezadowoleni, tak? Właśnie muszę sobie sprawdzić, jak to się skończyło. Tylko już nie pamiętam, jaki to był tytuł filmu, co to gdzieś tak miesiąc temu oglądałem. Była sprawa w Ameryce, wiecie, że ja śledzę te komentarze amerykańskie. I ja tam napisałem, że to jest społeczność i ma prawo, według mnie, jak jest społeczność, są ludzie ugadani, według, mieli nawet stworzoną, aha, bo to chodzi o to, że tam nikt nie wywiesza żadnych flag. Rozumiecie, że nie ma flag Konfederacji,
nie ma flag, chyba tylko amerykańskie, nawet nie wiem, czy nie amerykańskie są, że nie ma agitacji. I on sobie wywiesił, ten właściciel restauracji, flagi i plakaty właśnie, Pride, coś tam, tak? I to się nie spodobało ludziom. I teraz wyszło o to, że tutaj przegrana była, według mnie, dyskusja, no bo tam się okazało, że oni mieli zero agitacji jakiejkolwiek, społecznej, politycznej. No i według mnie rację mieli, i mają ci ludzie, że chcą, żeby to zdjął. No bo rzeczywiście były zdjęcia pokazane, że nigdzie, nawet podczas wyborów, nie ma nic. Teraz wiadomo, jest kłótnia, czy flaga obraża, czy to jest agitacja, ale ja zawsze mówię, staram się dać być demokratą. Jak jest społeczność, która nie chce, tam też powtarzam, wiadomo, czy tam się wierzyć, czy nie, bo zawsze jest tak, my nie mamy nic przeciwko tej społeczności, my też wiemy, że mamy wśród nas taką społeczność, ale nie chcemy mieć agitacji po każdej stronie. I w to wierzę, tak, bo w tych czasach, w których żyjemy, wszyscy teraz muszą być agitować wszystko, tak. Zgadzam się z tym. Oprócz oczywiście waszych flag narodowych, bo to jest co innego, tak? To jest właśnie co innego. Dumny z narodu, jakikolwiek masz. Chociaż w obecnych czasach to może być problematyczne. No bo kiedyś widywałem flagi rosyjskie tutaj. Znaczy kiedyś, no widywałem, no tak, a teraz to tak spojrzyłem, a teraz nie widzę rosyjskich flag powieszanych, tak? Widzę tylko ukraińskie, a nie widzę dosłownie, bo w mieście byłem niedawno i rzeczywiście nie wiem, bo zawsze był jakiś ładek brazylijskie, polskie, wiadomo, Palestyna, bo tu inaczej są za Palestyną, Palestyńczykami, ale nie widziałem rosyjskich flag. I to teraz mogłoby być trochę, wiecie, triggerujące wystawić sobie rosyjską flagę, no ale nieważne, wiecie, o co chodzi. Więc... to jest to, trzeba szanować wybory jakiejś społeczności, tak? No i tam była gruba właśnie dyskusja, komentarze, też skomentowałem. No i ludzie podłapali też trochę triggerowo. Oczywiście pytanie, czy jesteś Amerykaninem, tak? No, że nie. To nie masz prawa, i zaraz się właśnie ci ludzie, nie masz prawa komentować, bo nie wiesz, z czym mamy do czynienia. Nasza społeczność jest tego, ale mówię, o czym ty gadasz, człowieku? Przecież ogoni całe, jest to wspólnota, mają ustalone zasady, brak agitacji z żadnej strony, byli dogadani od lat, od wiele lat istnieje tego, to po co musicie zawsze się wtrącać, tak, ze swoimi, zawsze musicie coś namieszać, znaczy nie tak powiedziałem, no w sensie, że no w sumie tak coś tam było, że wy musicie zawsze być mądrzejsi, tak, nie wiem, czy to była osoba homoseksualna, czy nie, ale po co... Jakie są zasady, tak? No sobie ustawiła ludność, że nie chce mieć niczego, to ktoś się musi wyłamać i się potem kłótnie zaczynają. Właśnie. Szanujmy się nawzajem, tak? Muszę sobie to dzisiaj sprawdzić. Nie wiem, kurde, nie wiem, co to był temat. A pewnie tam pisze, wiecie, w YouTube czy gdzieś miasteczko w Stanach, ale tamtego po angielsku i będzie ten, na pewno ktoś rozwiązał. Właśnie też ciekawe, jak do tego, jak się to rozwiązało. Czy zdjął te flagi, czy nie. No w sensie, wiecie, no tak, też jest tak, to był jakiś tam pub, czy klub, czy co to tam było, czy jakaś kawiarnia. Jedna z pewnie niewielu w takiej małej społeczności, no to ludzie pewnie przestali tam chodzić, no. Bo to też jest tak, że problem z tym supportem, wiecie, dla mniejszości, tak przypadkiem jest Bud Lighta, że Budweiser chciał tam wesprzeć społeczność, odwrócili się, rednecki się odwróciły, republikanie, piwo, tam 25% strat we wszystkim, ale zaś nie zyskali, a też nie zyskali tej społeczności, o którą walczyła, więc to jest takie, no... trochę uważny. Ja powtarzam, każdy sobie żyje swoim życiem, trzyma wszystkie rzeczy pod pościelą. Jak żyje w społeczności, gdzie jest, nie wiem, tak w Dublinie, wiecie, to sobie wszyscy wywieszają co chcą. Niech sobie wywieszają, bo tu tak jest to akceptowane, w Dublinie na przykład, czy gdzieś, no ale jakbym był, nie wiem, w mieście, gdzie to jest nieakceptowane, no trzeba to uszanować. Na przykład ja nie zdjąłbym krzyżyka tutaj czy gdzieś, jakby na przykład kiedyś miałem pracować na lotnisku w firmie i mieliśmy na przykład
Lubiliśmy lot żydowski, tak? Raz na jakiś tam, to było dawno, kurde, 14 lat temu, coś takiego przetrwał lot i oni chcieli, żeby wszystko zdejmować, nie? Ja odmówiłem, że nie, ze względu na bezpieczeństwo, nie? Bo oni tam mieli swoją ochronę. Ja nie powiedziałem, że krzyżyka nie zdejmę mojego, tak? No, nie ma takiej możliwości, nie, żebym zdjął krzyżyk, tak? Krzyżyk nie wadzi bezpieczeństwu żadnemu, nie? Znaczy, bo portfele oddawać, wszystko, nie? I nie zdjąłem, nie? Bo wiecie, to jest... To jest temat na inny... Temat żydowski to jest temat na inny... inny temat, bo teraz jakbym zaczął mówić o temacie żydowskim, to bym wyszedł na homofoba, na tego rasistę, na wszystkich innych, ale tutaj a propos właśnie tematu Palestyny, to Irlandczycy są po stronie Palestyńczyków, tak? W ogóle świat zaczyna być po stronie Palestyńczyków, bo to, co sobie tam wyprawiają Żydzi, to jest też trochę przegięcie. Ale ja poniekąd ten naród izraelski szanuję za to, że on potrafi dbać o siebie i tak powinien naród dbać. Więc spoko. Ale to jest temat na inny. Co ja zrobiłem? Kuźwa, zamknęła się. To jest temat na inny odcinek. Pozdrawiam was, trzymajcie się za łopa.